Instalacje elektryczne. Schemat montażowy instalacji elektrycznej. Witaj w wideokaście do modułu 6. Postaram się w nim przekazać Ci kilka ważnych informacji na temat schematów instalacji elektrycznych. Przejdźmy więc do rzeczy. Schematy elektryczne dzieli się na dwie podstawowe grupy. Schematy ideowe, schematy wykonawcze. Schemat ideowy prezentuje układ połączeń urządzenia elektrycznego, przedstawiając przede wszystkim działanie funkcjonalne układu, bez uwzględnienia elementów spełniających funkcje pomocnicze i dodatkowe. Schemat wykonawczy, zwany również schematem montażowym lub roboczym, przedstawia graficznie układ połączeń wewnątrz lub na zewnątrz urządzenia. Na schematach wykonawczych wykazuje się konkretne połączenia między aparatami, z uwzględnieniem przybliżonego przestrzennego rozmieszczenia tych aparatów. Drugą ważną informacją jest to, że podczas sporządzania schematów obowiązują pewne zasady takie jak podobieństwo symboli użytych do symboli w polskich normach, proporcjonalność grubości linii, proporcjonalność między blokami prostokąta 2 do 3, konsekwencja w wymiarach symboli w obrębie jednego schematu. W skrypcie możesz przeczytać, w jakich sytuacjach zezwala się na odstępstwa od tych zasad. Zapraszam Cię teraz do sprawdzenia swojej wiedzy w teście samoewaluacyjnym.